Dobry wieczór. Witam Państwa w czwartkowy wieczór 16 marca. Przyszedł czas na kolejny przystanek Historia w Szczecinie. Ja nazywam się Jarosław Jagiełowicz i jestem pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Na co dzień pracuję w delegaturze w Koszalinie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Kiarszys, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Archeologii w Instytucie Historycznym. Nasz gość jest absolwentem kierunku archeologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni również obronił pracę doktorską, a miał możliwość pracy m.in. w Iraku, w Irlandii, w Danii, w Polsce na Dolnym Śląsku. Prowadził także badania nad magazynami broni jądrowej, które znajdują się również w Polsce, z wykorzystaniem technologii obrazowania satelitarnego. W 2016 roku otrzymał indywidualną nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Witam serdecznie, panie profesorze, witam państwa. Dobry wieczór. A porozmawiamy dzisiaj o atomowym generatorze chmur. Taki tytuł ma nasze spotkanie. Historii kombinatu atomowego Majak. Gdzieś na dalekich przestworzach Związku Radzieckiego, dawnego Związku Radzieckiego. No ale zanim przejdziemy do jakby meritum naszego spotkania, chciałbym Państwu krótką historię energetyki jądrowej, w ogóle atomu jako takiego w służbie człowieka tutaj zaprezentować, gdyż no jakby istnienie kombinatu Majak jest pokłosiem całego rozwoju energetyki jądrowej, broni jądrowej, wyścigu zbrojeń między blokiem wschodnim a blokiem zachodnim. Człowiek zna promieniowanie rentgenowskie od 1895 roku. To Wilhelm Röntgen odkrył to promieniowanie. Pierwszy reaktor atomowy to rok 42 i Stany Zjednoczone, Enrico Fermi. No a później już pewnie znają Państwo wszyscy skutki użycia broni jądrowej w Hiroshimie i Nagasaki, czyli skutki programu Manhattan. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki odkryły również istotę energii atomowej do produkcji prądu. Tak? No, pierwszą elektrownię atomową otworzyli Rosjanie w 1954 roku w Obińsku, a pierwsza bomba atomowa rosyjska rok 1949. Wiadomym jest, że Rosjanie tą broń troszeczkę ukradli od Rosjan. No właśnie. Przejdźmy do tego, jak w ogóle doszło do rozwoju energii atomowej w Związku Radzieckim. Jaka jest ta mentalność Rosjan? Jak to się stało, że oni tak szybko potrafili dojść do tego poziomu i ten poziom no, był wysoki jak na lata 40 i 50? Można powiedzieć, że informacje do Stalina dotarły już w 43 roku. Lavrentij Beria donosił wtedy, że nad taką bronią pracują Amerykanie, natomiast wtedy Związek Radziecki miał większe problemy. Wtedy potrzeba było przede wszystkim produkować więcej broni konwencjonalnej. Toczyła się krwawa wojna i w związku z tym Stalin przez długi czas po prostu nie doceniał rozwoju tej gałęzi nauki, a z drugiej strony po prostu podchodził do sprawy bardziej pragmatycznie. To wszystko zmieniło się dopiero po wojnie. I tutaj kombinat Majak, o którym będziemy za chwilkę rozmawiać, odgrywał bardzo istotną rolę, bo był kluczowym obiektem przemysłowym, kluczowym obiektem, w którym produkowano pluton i inne izotopy radioaktywne do radzieckiego programu nuklearnego. I można powiedzieć tak, że tego typu historie można opowiadać albo chronologicznie, czyli skupiając się na kolejnych wydarzeniach, które miały miejsce, albo opowiedzieć troszeczkę w inny sposób, przyjmując jakąś perspektywę. I myślę, że tutaj troszeczkę zakłócimy ten porządek chronologiczny i zaczniemy od niespodziewanego miejsca na świecie i czasu, gdy i znacznie późniejszych czasów, niż można było się spodziewać. Czyli myślę, że przeniesiemy się do 1976 roku i do momentu, w którym zachodnia opinia publiczna w ogóle dowiedziała się o czymś takim jak kombinat Majak i dowiedziała się o
katastrofie kysztymskiej. Państwo słyszeliście o katastrofie kysztymskiej. No właśnie, bo nam katastrofy atomowe kojarzą się dzisiaj no przede wszystkim z Czarnobylem. To jest katastrofa mi najbliższa, że tak powiem, z doświadczenia. Później mamy Fukushimę, a okazuje się, że w Związku Radzieckim tych katastrof było dużo więcej, ale świat o nich nie wiedział. Stuszowano te katastrofy. I wygląda na to, że my o wszystkich katastrofach nie wiemy, natomiast ta katastrofa kysztymska pojawiła się w obiegu zachodnim właśnie dlatego, że pewni dysydenci, odstępcy, uciekinierzy zza żelaznej kurtyny opowiadali różne rzeczy o wydarzeniach na południowym Uralu, właśnie w pobliżu miasta Kysztym, o wydarzeniach, które miały miejsce w 1957 roku. Ten artykuł, który Państwo widzicie teraz na ekranie, on się pojawił, został opublikowany w czasopiśmie New Scientist. To jest takie czasopismo popularno-naukowe, które na Zachodzie, w Londynie było wydawane i jest wydawane do dziś. I ten autorem tego artykułu jest Żoles Miedwiediew. To jest taki radziecki naukowiec, który uciekł ze Związku Radzieckiego z wielu powodów, między innymi dlatego, że był represjonowany, on był biochemikiem, a w tamtym czasie w Związku Radzieckim naukowcy, którzy byli odstępcami, krytykowali system, nie mieli łatwo, byli zsyłani do obozów pracy, ale byli też wyrzucani w ogóle z pracy. Akurat Żoles Miedwiediew był wtrącony na pewien czas do zakładu psychiatrycznego, no bo jak nie wierzył w idee komunistyczne, no to uznano, że musi być szalony, jeśli nie jest do nich przekonany. Później wyjechał za granicę na konferencję i gdy chciał wrócić, po prostu dostał wilczy bilet. No i od tego czasu publikował różnego rodzaju artykuły. I ten artykuł jest o tyle istotny, że opowiada właśnie o dysydencji, o odstępstwie naukowców radzieckich, ale nawiązuje również do pewnych wydarzeń, które były spowodowane tym, że skorumpowany system komunistyczny starał się ingerować w naukę wtedy, kiedy rezultaty tych badań naukowych były sprzeczne z ideologią marksistowską. No tak, przecież w komunizmie cel uświęca środki, tak? Nie patrzmy na straty w ludziach, nie patrzmy na koszty postępu, liczy się tylko dogonienie, a nawet prześcignięcie świata zachodniej nauki. Tak było też na przykład w Czarnobylu, że test był ważniejszy niż bezpieczeństwo, tak? Oddanie elektrowni w terminie było ważniejsze niż to, że ona jest niebezpieczna w użytkowaniu. Podobnie tutaj, tak zresztą? Tak, podobnie tutaj, choć tutaj zaraz zobaczymy, że to przyjmowało w dużej mierze też takie kuriozalne formy, że nie chodziło już o wydajność samą, czy o skuteczność, o pragmatyzm, tylko chodziło o zgodność z pewną ideologią. Żoles Miedwiediew w tym swoim artykule opisał trzy takie przypadki, kiedy ingerencja ideologii państwowej, ideologii komunistycznej spowodowała katastrofy duże w Związku Radzieckim i opisał trzy takie postacie. Pierwszą postacią był Trofim Denisowicz Łysenko. Można powiedzieć tak, że od czasów Stalina, on był ulubieńcem w ogóle Stalina, od czasów Stalina on był odpowiedzialny za centralnie sterowane całe rolnictwo Związku Radzieckiego, odpowiedzialny za organizację kołchozów, sołchozów, dystrybucję żywności i problem w tym, że był to człowiek, który był pseudonaukowcem, to znaczy on był ulubieńcem Stalina, ale zarazem nie miał prawdziwego wykształcenia, był człowiekiem, który podważał istnienie DNA, podważał zasady dziedziczenia, był przekonany na przykład o tym, że każde zwierzę, które istnieje na ziemi, ma taką, a nie inną formę, ponieważ środowisko, które je otacza, w którym żyje, wpłynęło na nie i stąd uważał, że pies, który wystarczająco długo będzie żył w lesie, zamieni się po prostu w wilka. Był przekonany też o tym, że jakiekolwiek piskle ptaka karmione wystarczająco długo gąsienicami przeistoczy się w kukułkę, no i stąd te takie jego pomysły, jak siew grochu w zimie, jarowizacja zbóż, to akurat jest technika, która jest stosowana w praktyce, faktycznie ona działa, ale w Związku Radzieckim była stosowana w taki sposób, że jej skuteczność znacząco spadała, no i na przykład użyźnianie gleby bez nawozów, to też był jeden z jego pomysłów. Ja powiedziałem o katastrofach, tak, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład wielki głód w Związku Radzieckim w latach 32-33, to ten wielki głód był przedłużony, on nie był spowodowany, ale był przedłużony również przez błędną politykę
w zakresie rolnictwa i to był pierwszy przykład, o którym Miedwiediew opowiedział. Drugi przykład katastrofy, która spowodowała dużą liczbę ofiar, to była katastrofa Niedzielina z 24 października 1960 roku. Tam miała być próba pocisku balistycznego międzykontynentalnego. No i w pewnym momencie ktoś padł na pomysł, ok, skoro mamy październik, zróbmy salut polityczny na święto rewolucji. Ta rakieta była trapiona usterkami, ale mimo wszystko starano się jak najszybciej doprowadzić do tego startu. W pewnym momencie ponad 100 techników, inżynierów, w tym sam Mitrofan Niedylin, który był marszałkiem odpowiedzialnym za strategiczne siły rakietowe Związku Radzieckiego. Oni wszyscy zgromadzili się pod tą rakietą, żeby usunąć te usterki. Doszło do wybuchu i ci ludzie zginęli. Rodzinom powiedziano, że oni zginęli wszyscy lecąc samolotem w wypadku lotniczym i dopiero gdzieś tam pod koniec XX wieku, w końcu lat 90. wszyscy dowiedzieli się prawdy. Ktoś by mógł powiedzieć, ok, ale to jest ten moment, w którym za pół roku Gagarin poleci w kosmos i Związek Radziecki będzie triumfował w wyścigu kosmicznym. Tak, to prawda, ale zarazem strata tak wielu doskonałych naukowców, tak wielu inżynierów spowodowała, że później ten wyścig został przez Związek Radziecki przegrany, dlatego że nie da się odtworzyć takiego potencjału, takich światłych umysłów w krótkim czasie. No i trzeci przypadek, to jest takie, ja badając bardzo często tego typu wypadki, nie jestem w stanie się powstrzymać od tego, żeby nawiązać do teraźniejszości i pokazać pewne analogie we współczesności. Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Kijów, a później był też w Polsce. I żeby przykryć to wydarzenie, Rosjanie chcieli jak najszybciej przeprowadzić taki właśnie salut, start rakiety międzykontynentalnej Sarmat, ale właśnie w wyniku tego pośpiechu doszło do katastrofy tej rakiety. Nie wiadomo, czy ktoś zginął, pewnie nie, bo pewnie warunki bezpieczeństwa teraz są inne i zasady dokonywania tego typu startów, ale widzimy tutaj wyraźną analogię pomiędzy tą katastrofą Niedzielina, kiedy starano się szybko do czegoś doprowadzić, a obecnie tym manifestem takim politycznym, próbą startu rakiety, która też wybuchła, start był nieudany. No i trzeci przykład, ten przykład katastrofy, do której będziemy nawiązali, nad którą się skupimy, to jest przykład katastrofy kysztymskiej. Z tym, że pojawia się tutaj taki problem. W tym artykule z 76 roku ten Żorez Miedwiediew nie wiedział do końca, w którym roku do niej doszło. W 57, 58 podejrzewał. Faktycznie w 57 roku doszło do tej katastrofy i opowiadał to, co inni mu opowiedzieli. Czyli mówił o południowym Uralu, mówił o miejscu, w którym doszło do gwałtownego wybuchu. Sam napisał, jak erupcja wulkanu, ponieważ w tym miejscu właśnie były zakopywane odpady radioaktywne z produkcji wojskowej. W pewnym momencie jakiś zbiornik się przegrzał, doszło do eksplozji i olbrzymie przestrzenie zostały skażone, przykryte pyłem radioaktywnym. Ludzie byli ewakuowani często z opóźnieniem, często nigdy nie zostali ewakuowani, więc sporo osób też ucierpiało w wyniku tego wypadku. I tutaj następuje taki moment. Ja jestem archeologiem, badam współczesność, badam też współczesne konflikty zbrojne. Wiemy, znamy tę historię katastrofy kysztymskiej z różnych doniesień świadków. Natomiast, co zaskakujące, nikt wcześniej nie starał się wydobyć odtajnionych zobrazowań satelitarnych amerykańskich tego terenu, żeby sprawdzić, czy to, o czym pisze Miedwiediew, faktycznie się wydarzyło. Czy są jakieś ślady, jakieś dowody na to, na tych zobrazowaniach satelitarnych? Więc jako archeolog, ja pracuję z tego typu zobrazowaniami, interpretuję je, sięgnąłem po nie, no i to, co na nich udało się zobaczyć, jest zaskakujące, pozwala dodać taki nowy poziom do tej całej narracji i dość mocno rozwinąć tę historię, jak już powiedziałem, dobrze znaną, ponieważ wiele filmów dokumentalnych na ten temat powstało i wiele artykułów. No właśnie, a coś więcej o tych obrazowaniach, bo nam zdjęcia satelitarne kojarzą się dzisiaj na przykład z Google Maps, tak, gdzie możemy sobie popatrzeć na swoją ulicę z kosmosu, a ty w tych obrazowaniach widzisz zupełnie inne rzeczy. To są takie
no, wiadomości, które dla archeologa, dla historyka są bardzo cenne, tak? A zwykły człowiek tam widzi, no właśnie co? To zależy, czy mamy klucz interpretacyjny. Ja powiem, te zobrazowania satelitarne, one były wykonywane od lat 60., od początku lat 60., choć trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. W latach 50. nad Ziemią nie latały żadne satelity obserwacyjne. Pierwsze satelity szpiegowskie to były amerykańskie satelity i bodajże we wrześniu 1960 roku była pierwsza udana misja. One od tego czasu latały wokół Ziemi, fotografowały kulę ziemską. Te zobrazowania, o których rozmawiamy, one nie mają takiej rozdzielczości, do jakiej my jesteśmy dziś przyzwyczajeni, jednak da się na nich całkiem sporo dojrzeć i one są bardzo użyteczne właśnie pod kątem badań historycznych, archeologicznych, właśnie z tego względu, że są takimi świadkami przeszłości. No a my mamy do nich dzisiaj dostęp, Amerykanie je udostępniają. Tak, stopniowo je odtajniają do 82 roku, obecnie są odtajnione zobrazowania. No i tutaj ja cierpię z tego powodu, bo mnie interesuje 86 i cierpliwie czekam na swój 86. Myślę, że jeszcze kilka lat przyjdzie nam poczekać. Więc takim kolejnym krokiem w badaniu tego, co jeszcze da się dodać do tej historii kombinatu Majak i czy da się znaleźć jakiekolwiek ślady katastrofy kysztymskiej, to jest właśnie sięgnięcie po zobrazowania satelitarne. I teraz sobie zobaczymy, jak te zobrazowania satelitarne wyglądały na południowym Uralu. Musimy sobie wyobrazić, że mamy 26 stycznia 1965 roku. Satelita z programu amerykańskiego o kryptonimie Gambit przelatuje nad południowym Uralem i zaczyna wykonywać fotografie. Jest zima, wszędzie leży śnieg. No i mamy fotografie pojedynczych niewielkich wsi. Mamy też takie fotografie miasteczek, które są w dużej mierze rolnicze, ale w centrum mają zakład przemysłowy, to jest miejscowość Kasli. To z kolei jest taka wieś w pobliżu kołchozu, one mają regularną zabudowę i to są takie charakterystyczne elementy przestrzeni. Troszeczkę inaczej ten krajobraz wygląda niż u nas, ale przede wszystkim ten satelita fotografuje otwarte, rozległe przestrzenie, bo z naszej perspektywy Europejczyków, ten teren nie jest zbyt gęsto zasiedlony. Jest co prawda tam kilka dużych miast, jest Swierdłowsk, to jest współczesny Jekaterynburg, jest Czelabinsk, to są duże miasta, natomiast większość terenu pokryta z takimi małymi miasteczkami, wsiami i tymi pustymi, rozległymi przestrzeniami, a pośród tych przestrzeni co jakiś czas pojawiają się baterie, tutaj akurat artylerii przeciwlotniczej. To jest bateria nieaktywna, no ale też są stanowiska rakiet przeciwlotniczych S-75 Dziwina, w tamtym czasie bardzo nowoczesnych. I tu pojawia się pytania, czego tego typu stanowiska strzegą, czego pilnują. Jak wiemy, tam latały samoloty U-2. No właśnie, tak. Jeden nawet został zestrzelony. Tak, Francis Gary Powers pilotował ten samolot. Ten samolot został zestrzelony 1 maja 1960 roku. Zresztą trudno sobie wyobrazić też większe zwycięstwo propagandowe niż zestrzelenie na święto pracy takiego samolotu. No i od tego czasu też Amerykanie przestali właśnie latać. Być może właśnie z tej baterii, którą widzimy tutaj na zdjęciu, została wystrzelona ta rakieta. Być może z jakiejś innej, która znajdowała się nieopodal. Tutaj taka ciekawostka, amerykańscy fotointerpretatorzy, którzy z tymi zobrazowaniami pracowali, oni bardzo lubią pokryte śniegiem tereny. Ktoś by powiedział, dlaczego? Przecież śnieg przykrywa, wszystko maskuje, a na tym zdjęciu mamy właśnie baterię pokrytą śniegiem, no ale widać tam rozjeżdżone ślady, w którymi poruszały się pojazdy, widać ścieżki wydeptane przez żołnierzy, co świadczy o tym, że to jest bateria aktywna, że ona była wykorzystywana. I tak jak powiedziałem, te rozległe, puste przestrzenie są wypełnione też jeziorami. Tam są mokradła, te jeziora są zamarznięte. Od wielu miesięcy temperatura w nocy spada do minus 20 stopni Celsjusza, więc te jeziora mają dość grubą pokrywę lodową, ale jedno z nich nie zamarzło. Jedno z nich nadal jest rozmarznięte, jak możemy zobaczyć na tym zobrazowaniu. Właśnie, no pewnie jest ciepłe dlatego. Na pewno jest ciepłe, nawet widać, że paruje. Tak. Jak już Państwo się domyślacie, ono paruje dlatego, ponieważ służyło jako wymiennik ciepła do reaktorów jądrowych pobliskiego kombinatu Majak, który tam właśnie się znajdował. Po prostu gorąca woda była zrzucana najpierw do takiego basenu, później ona płynęła do jeziora i podgrzewała tę wodę. Jak w lato zobaczymy współcześnie to jezioro, to jest jezioro Kyzyltasz.
to zobaczymy, że one jest pełne glonów, po prostu zielone właśnie od tej wysokiej temperatury. I tu jest informacja dla fotointerpretatora, że odbywa się właśnie produkcja plutonu do celów bojowych, bardzo intensywna, taka, że te zrzuty wody są no, potężne, po prostu podgrzewają tę wodę w tym jeorze. No właśnie, kompleks, miejsce jego powstania no nie jest przypadkowe, tak? Domyślamy się, że daleko od oczu ludzkich, w miejscu, gdzie nawet gdyby doszło do katastrofy, choć pewnie nikt tego nie zakładał, że do takiej katastrofy dojdzie, to skutki dla ludności będą niewielkie, ale ludność tam ucierpiała z tego, co przeczytałem w artykule twojego autorstwa. I te ofiary były tutaj no, zatajone, tak? Nikt się nie przyznał do tych ofiar, nawet ba, nic nie zrobiono, żeby tym ludziom pomóc wcześniej. No właśnie, no ale wybudowanie samego kompleksu wiąże się z kosztami, wiąże się z siłą roboczą, z całym tym antuarzem związanym z prowadzeniem wielkiej budowy. No, a w Związku Radzieckim no, te budowy wyglądały w różny sposób, tak? Zwłaszcza za rządów Stalina, Chruszczowa. Któż to budował ten kompleks, Mike? Jak to w ogóle doszło do powstania tego kompleksu? Kombinat Majak w czasie II wojny światowej, w tym miejscu po prostu były fabryki, które produkowały amunicję, natomiast już po II wojnie światowej Józef Stalin powierzył Ławrentijowi Berii właśnie nadzór nad radzieckim programem jądrowym i Ławrentij Beria rozpoczął nadzór nad budową kombinatu Majak. Natomiast od strony nie politycznej, a naukowej ten projekt nadzorował Igor Kurczatow. To był genialny fizyk jądrowy radziecki. Natomiast całość wysiłku i tutaj wiemy o tym, są źródła co do tego, całość wysiłku była wspierana przez służby wywiadowcze. Niemal wszystkie technologie, jakie stosowali Rosjanie w tych zakładach, były ukradzione z zakładów amerykańskich albo kupione od pracowników, albo po prostu skopiowane. I stąd na przykład, jak w kombinacie Majak pracowały reaktory, to były kopie projektów wykonanych przez firmę amerykańską General Electric, więc do tego stopnia te kopie były powtarzalne, idealne i ta tajna dokumentacja tam służyła do wspierania tego programu. Czyli można powiedzieć tak, oczywiście bez genialnych fizyków nie udałoby się zbudować tego kombinatu, ale tak samo bez pracy służb wywiadowczych. Amerykanie zresztą bardzo szybko zorientowali się, że ten kombinat tam powstaje. Są raporty odtajnione z 1946 roku, które mówią o tym, że rozpoczęto budowę linii kolejowej, dróg w miejscu, w którym wcześniej niczego nie było, że pojawiły się pierwsze pojazdy, materiały budowlane, więc już w tym momencie Amerykanie wiedzieli, że Rosjanie budują tam, że Związek Radziecki buduje tam swój kombinat plutonowy. Natomiast w tamtym czasie, w latach 40. i jeszcze na początku lat 50. takie duże projekty powstawały na plecach robotników przymusowych, robotników niewolniczych i nie było inaczej, nie inaczej było też właśnie z kombinatem Majak, który powstał w pracą robotników przymusowych, którzy mieszkali w obozach pracy, które funkcjonowały w systemie Gułagu. No właśnie, wielkie inwestycje radzieckie to niewolnicza praca, archipelag Gułag. A nawiązując do tego, co powiedziałeś, że no, Rosjanie jakby to zapożyczyli technologię, no to pewnie ze wszystkimi błędami, które Amerykanie wcześniej popełnili, to się pojawiało również u nich, tak? Tylko, tak, że jak Amerykanie dbali o na przykład o bezpieczeństwo, tutaj możemy przytoczyć kompleks, jakby odpowiednik Majaka, czyli amerykański Hanford właśnie, to przeczytałem ostatnio, właśnie zaciekawiony twoim artykułem, że tam prace dekontaminacyjne trwają do dzisiaj i Amerykanie do tego dużą wagę przywiązują, a Rosjanie nie. Tak, to prawda, i wrócimy do tego na późniejszym troszeczkę etapie prezentacji, ponieważ co ciekawe, zazwyczaj fotointerpretatorzy mają problem ze zinterpretowaniem tego, co zobaczyli na zobrazowaniach. Amerykanie nie mieli większych problemów, bo gdy zobaczyli kombinat Majak, to wiedzieli od razu, że to jest ich technologia, więc byli w stanie wyjaśnić, który budynek do czego służy, jakie instalacje tam się znajdują. Nie było to dla nich tajemnicą. Kopia jeden do jednego. Prawie jeden do jednego i błędy też jeden do jednego, i stąd te katastrofy również się powtórzyły, aczkolwiek w o wiele większej skali w Związku Radzieckim niż w Stanach Zjednoczonych. Chodzi, w Stanach Zjednoczonych popełniano bardzo, bardzo podobne
błędy. Ktoś by mógł zapytać, bo rozmawiamy o zobrazowaniach satelitarnych, to jest 65 rok, a jak pamiętamy, podczas amnestii Chruszczowa obozy pracy w systemie Gułagu zostały zlikwidowane, więźniowie zwolnieni. To zobrazowanie, które teraz się wyświetla, ono pokazuje pozostałości po takim obozie, czyli mimo, że mamy 65 rok, po prostu ten obóz był tam porzucony, pewnie rozebrano część budynków. On jest takim, ma taki charakterystyczny układ. Każdy, kto pracował ze zdjęciami lotniczymi lub z obrazowaniami i analizował i niemieckie obozy koncentracyjne, czy obozy pracy, czy też obozy jenieckie, rozpozna w tym układzie to, z czym mamy do czynienia, czyli to jest akurat obóz pracy, są te prostokątne obiekty, to są pozostałości po podłogach, czy też pozostałości po zrujnowanych barakach, w których mieszkali więźniowie. Te baraki były otoczone oczywiście ogrodzeniami, natomiast w północnej części mamy koszary strażników, a zaraz w prawym górnym rogu jest strzelnica. Właściwie dwie strzelnice, one są już trochę zniszczone, ale to są pozostałości po strzelnicach. Wygląda na to, że w pewnym momencie po prostu ten obiekt został porzucony, gdy ci więźniowie zostali z niego zwolnieni. Na zbliżeniu możemy też to zobaczyć. Siedem takich obozów miało funkcjonować w okolicach kombinatu Majak. Jeśli chodzi natomiast o liczbę robotników, którzy budowali ten kombinat, no to tutaj ta liczba oczywiście nie jest do końca znana. Nie mamy dostępu do rosyjskich archiwów obecnie. Jeszcze długo pewnie mieć nie będziemy, jeśli kiedykolwiek. Natomiast ze zeznań świadków, którzy stamtąd zostali wypuszczeni, wychodzi na to, że to było od kilkunastu do kilkudziesięciu ludzi zesłanych właśnie do tych obozów pracy. I tutaj pojawia się taka sytuacja, że tam i byli kolaboranci, czyli żołnierze generała Własowa, ale byli też niemieccy jeńcy wojenni. Oprócz tego byli żołnierze Armii Radzieckiej, którzy nie przeszli weryfikacji, dostali się do niewoli podczas wojny, no i zostali później wtrąceni właśnie do tego typu miejsc, gdzie budowali takie przedsięwzięcia. No właśnie, i później stała się pewna rzecz. Długo ta praca się dłużyła, była źle zorganizowana, brakowało materiałów budowlanych, brakowało ciężkich maszyn. Wydajność też była bardzo słaba. Ten program nie rozwijał się tak, jak pierwotnie planowano. Zresztą wiemy, że około 50% takich więźniów obozów pracy zazwyczaj nie nadawało się do tego typu pracy. Oni zresztą umierali też codziennie z głodu, z przemęczenia, czasami z walk gangów, które miały tam miejsce. No i w pewnym momencie jest jeszcze jeden kryzys, pojawia się, który powoduje, że ten program zwalnia. A jest to oczywiście śmierć Stalina 5 marca 1953 roku. Dochodzi do walki politycznej, to wiemy z historii, i w końcu tę władzę odzyskuje Chruszczow. No i Chruszczow ogłasza amnestię. Po części właśnie to jest kontynuacja polityki Berii, mimo że Beria był jego śmiertelnym wrogiem, bo Beria zaczął wypuszczać więźniów z gułagów. No i pojawia się problem dla kombinatu Majak. Otóż więźniowie zostają wypuszczeni, nie ma kto go budować i wtedy zmienia się zupełnie podejście do tego typu projektu. Wtedy planiści wpadają na pomysł, że zbudują miasto, które będzie jednym z najwspanialszych miast w Związku Radzieckim. W którym komunistyczny raj. Komunistyczny raj, spełnienie snu komunistycznego o równości, o dostatku, o dobrobycie. No i takie miasto powstaje oczywiście, dotowane przez całą resztę państwa. Powstają bloki, w których mieszkają inżynierowie i pracownicy niższych tych poziomów, ale powstają też dzielnice willowe, w których mieszkają najlepsi naukowcy. Pomysł jest taki, stworzymy im cieplarniane warunki, tym fizykom jądrowym, ściągniemy ich z tego Związku Radzieckiego i oni będą pracowali właśnie dla rozwoju tego kombinatu i intensyfikacji produkcji plutonu. Półki w sklepach w tych miastach były zapełnione towarami, nie trzeba było się niczym przejmować. No i tak właśnie powstało miasto 40, bo to jest nazwa kodowa Oziorska, dziś miasto znane jako Oziorsk. I jest tutaj takie ciekawe, dające dużo do myślenia stwierdzenie Kate Brown, takiej historyczki amerykańskiej, która napisała bardzo głośną książkę Plutopia, gdzie właśnie pisała i o kombinacie Majak i pisała również o zakładach Hanford. Ona stwierdziła, że to jest ostateczna wersja gułagu. Tego typu miasta zamknięte w Związku Radzieckim były tą ostateczną formą gułagu w tym sensie, że do zwykłego gułagu ludzie byli zsyłani za nieprawomyślność, za
krytykę władz, byli zsyłani przymusowo. Natomiast miasto 40 było ostateczną formą gułagu, bo tam ludzie chcieli się sami z własnej woli dostać, chcieli przyjeżdżać z rodzinami, żeby pracować, żeby budować komunizm. Ale zawsze w tego typu bajce jest coś, co uznamy za takie negatywne zjawisko, przerażające wręcz. Otóż tego typu miasta stawały się taką złotą klatką dla ludzi, którzy tam przybywali. Oni mogli tam przybyć, natomiast żeby je opuścić już było trudniej. Trzeba było mieć przepustki, nie wszyscy mogli wyjeżdżać. I znowu, jeśli o czymś takim wiemy, możemy spojrzeć na zobrazowania satelitarne i to, co teraz widzimy, to jest taki punkt kontrolny z płotem przy północnym wyjeździe z miasta. Całe miasto było otoczone płotem, było strzeżone przez żołnierzy i ci miejscowi nie mogli kontaktować się za bardzo ze światem zewnętrznym. Rzadko kiedy byli stamtąd wypuszczani, nawet jeśli ktoś bliski gdzieś tam umarł. Więc to jest takie świadectwo. A jeśli dziś spojrzymy na Oziorsk, już na Google Earth, zobaczymy współczesne zobrazowania, to zobaczymy, że droga się powiększyła, natomiast ten checkpoint tam dalej jest. A na Google Street View, na samochodzie, który dojechał do samych opłotków, ja nie wiem, jakiś urzędnik musiał przysnąć po prostu i wydał zgodę na poruszanie się tego pojazdu. Zobaczymy, jak ten punkt kontrolny dziś wygląda. Ale to nie koniec tej historii kontroli, bo gdy jezioro Irtyasz zamarzało i ludzie z Oziorska mogli przejść na zewnątrz i skontaktować się na przykład z mieszkańcami okolicznych wsi, to na tym jeziorze Irtyasz powstawała droga, to jest ta prosta linia, którą widzimy na zobrazowaniu, którą jeździły gaziki, chodzili żołnierze, żeby nikt nie mógł wydostać się z tego miasta. Na współczesnych zobrazowaniach wysokorozdzielczych zobaczymy, że tam jest po prostu zbudowany płot. Są słupy wbite w dno jeziora i to całe miasto jest otoczone tego typu słupami, a tam, gdzie jest głęboko, są boje wszędzie, żeby po prostu nikt nadal nie mógł się ani dostać, ani wydostać z miasta, choć dziś z tego miasta jest oczywiście o wiele łatwiej wyjechać niż kiedyś. No a samo miasto, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest taką realizacją snu o dobrobycie. Jest tam, był tam teatr, były kina, ośrodki zdrowia, filie uczelni, były przepiękne parki i zabudowa, która no, dziś dla nas bloki nie są jakoś wybitnie atrakcyjne. Musimy zawsze analizować tego typu rzeczy z perspektywy i myśleć o tym, że jak mamy lata 50., to miasto powstaje, to jest marzenie, tak? Mieć ciepłą wodę, prąd w domu, nie marznąć, mieć czysto, więc tego typu bloki były realizacją takiego marzenia, zresztą tak samo jak te sklepy pełne towarów, podstawowych towarów, o które nie trzeba było walczyć. Widać, że Związek Radziecki metodę doskonalił w miarę upływu lat. No przecież miasta powstały wokół późniejszych elektrowni jądrowych, no choćby znana wszystkim Prypeć, to jest miasto idealne. Ja sam widziałem półki, w których stało tyle telewizorów, w których w Polsce w latach 80. to nawet nie można było marzyć o takim wyborze telewizorów, a tam one po prostu stały na półce. I to wszystko tak, i to jest powtórzenie tego schematu dokładnie. Nie, to jest to, co do niedawna mogliśmy odwiedzić i zobaczyć, ta pozostałość tego miasta wzorcowego, które miało tworzyć takie cieplarniane warunki dla mieszkańców, którzy mieli tam później szczęśliwie pracować dla dobra całego narodu. Przeniesiemy się teraz na południowe wybrzeże jeziora Kyzyltasz i przyjrzymy się troszeczkę kombinatowi Majak, kombinatowi chemicznemu Majak. Właśnie Majak, prawda? Rozmawialiśmy o tej nazwie. Tak. No właśnie, jakbyś mógł przybliżyć samo słowo Majak i w ogóle tytuł naszego spotkania, bo on nie jest tutaj przypadkowy i ma swoje uzasadnienie w historii, o której będziemy teraz rozmawiać. Majak to jest słowo, które oznacza latarnię morską oczywiście. I ta latarnia morska, zresztą to słowo jest dość często, ja z zaskoczeniem stwierdzam, stosowane w kryptonimach różnych tajnych radzieckich projektów, także ono się powtarza. W tym przypadku początkowo Majak był interpretowany bardzo pozytywnie, miał pozytywny wydźwięk, bo to była edukacja, to była industrializacja, lepsze życie, które zostało przyniesione do tych odległych ostępów południowego Uralu.
Natomiast bardzo szybko okazało się, że to słowo ma też wydźwięk taki negatywny, ponieważ co jakiś czas ten kombinat rozbłyskał atomowym światłem, dochodziło tam do niekontrolowanych emisji, krajobraz był skażony. No właśnie, i dlatego Majak miał takie dwuznaczne znaczenie. A władza tłumaczyła ludziom, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, że zorza polarna. Często tak. Niczego nie tłumaczono i lepiej było o tym nie rozmawiać, a tego typu katastrofy na dość odludnym terenie łatwiej jest ukryć niż w terenie, który byłby gęsto zaludniony. Łatwiej jest przesiedlić ludzi, co zresztą robiono z tych skażonych terenów. Tak jak powiedziałem, gdy Amerykanie zobaczyli te zobrazowania, w ogóle pierwsze zdjęcie kombinatu Majak było wykonane jeszcze z samolotu U-2 w roku 59, natomiast była tam pokrywa chmur i te zdjęcia się nie nadają do niczego, więc dopiero te zobrazowania satelitarne pokazały, jak wygląda ten kombinat, no i wtedy okazało się, Amerykanie stwierdzili z zaskoczeniem, że to wszystko jest kopia ich technologii. Tam były między innymi trzy takie obszary reaktorowe. Nie będziemy się bardzo nad nimi skupiać. Amerykanie bardzo ładnie je też w swoich raportach objaśnili. Mieliśmy tam reaktory, jakieś też obiekty służące do przetwarzania odpadów radioaktywnych, ale też obiekty takie dość niezwykłe, bo mimo że reaktory, które w nich pracowały, były kopią tych amerykańskich, to ich projekt był radziecki. I pewne błędy tam powstawały. To, co teraz widzimy na zobrazowaniu, to jest taka olbrzymia betonowa hala, w której piętrowo były umieszczone reaktory. To jest błąd już to dzisiaj. Szatański pomysł, reaktor jeden na drugim. Tak jest, zwłaszcza, że jeżeli rozprzestrzenia się skażenie, no to ono rozprzestrzenia się systemem wentylacyjnym, który pracuje. Jest oczywiście wymuszony elektrycznie, ale pracuje też grawitacyjnie, co powoduje, że cały ten obszar jest skażony. Więc to, co widzimy, jest to taka olbrzymia hala przykryta dodatkowo ziemią w razie awarii, żeby zmniejszyć skutki jakichś zniszczeń, a te dwie linie, które prowadzą tutaj tak łukowato, to są bocznice kolejowe. Tam do środka mogły wjechać pociągi. Są takie zobrazowania, na których widać, że tam wagony stoją, czekają na wjazd. Amerykanie, tak jak powiedziałem, uwielbiają zobrazowania zimowe, bo można stwierdzić, czy obiekt jest aktywny, więc ten obiekt przez całe lata 60. był nieaktywny, nieużywany, czyli najprawdopodobniej doszło do katastrofy jakiejś, o której nie mamy zielonego pojęcia i na 10 lat ten obiekt był porzucony, pewnie prowadzono tam prace dekontaminacyjne, ale nic więcej nie wiemy z żadnych źródeł. No właśnie, i popełniano błędy, prawda? Bo rozmawialiśmy o tym, że jak się kopiuje rozwiązania technologiczne, to popełnia się też błędy, które wcześniej Amerykanie popełnili. Tutaj znowu widzimy jezioro i widzimy taki basen. A dobra, tutaj na zobrazowaniu lepiej będzie widać. I widzimy basen, do którego zrzucano ciepłą wodę prosto z reaktorów. Pomysł był taki, że ta woda niosąca izotopy radioaktywne będzie sobie spływała powoli, one będą odkładały się na dnie tego basenu i gdy trafią do jeziora, to ta woda będzie już stosunkowo czysta. Natomiast w momencie, kiedy dochodziło do poleceń, żeby zintensyfikować produkcję albo dochodziło do awarii, prowadzono wtedy awaryjne zrzuty wody i wtedy ta woda w ciągu tam godziny wypływała do jeziora, niosąc izotopy radioaktywne, a z tego jeziora Kyzyltarz wypływała rzeczka Tiecza i tą rzeczką rozprzestrzeniały się te izotopy po całej okolicy, wzdłuż doliny. Na brzegach tej rzeczki mieszkali rolnicy. To jest taki naród turkmeński, który tam zamieszkuje i oni zaczynali pierwsi chorować, więc zaczęto ich stopniowo wysiedlać w różne części Związku Radzieckiego. Stąd też, jak spojrzymy na liczbę taką szacowaną ofiar tego skażenia, no to ona jest stosunkowo niewielka, bo nie wytropi się w Związku Radzieckim na tak olbrzymiej przestrzeni ludzi, którzy zostali celowo rozproszeni. Tam był też taki problem w tym kombinacie i to wiemy akurat z dokumentów odtajnionych i zeznań świadków, że szczególnie w latach 50., gdy produkcja szła bardzo intensywnie, powstawało mnóstwo odpadów i te odpady były gromadzone w takich zbiornikach. Tutaj widzimy na tym zobrazowaniu przykład takich zbiorników. One musiały być chłodzone, bo te odpady radioaktywne były gorące. One się nagrzewały, musiały być nieustannie nadzorowane, monitorowane i chłodzone. Między innymi wybuch jednego z takich właśnie zbiorników, ale nie tych, które widzimy, tylko takich w innym miejscu, doprowadził do katastrofy kysztymskiej. No i ktoś wpadł na pomysł, że skoro trzeba ten pluton produkować, a nie ma już tych zbiorników, nie ma gdzie składować tych odpadów, no to na południe od kombinatu jest jezioro Karaczaj.
prawda, jezioro Karaczaj bezodpływowe, niewielkie jeziorko, które teraz widzimy na zobrazowaniach, i zrzucano do niego te odpady radioaktywne. Na pierwszym zdjęciu, to jest zdjęcie z lat, to jest 65 rok, tam widać, że ono jest pokryte śniegiem, ale w jednym miejscu i lodem, ale w jednym miejscu ten lód jest rozmarnięty. Chodzi o to, że gdy na chwilkę doszło do odwilży w czasach Jelcyna, to wpuszczono właśnie tam naukowców zachodnich w latach 90. Oni dokonali pomiarów i okazało się, że promieniowanie jonizujące na brzegu tego jeziora jest mniej więcej takie jak 2 godziny po wybuchu bomby jądrowej w punkcie zero. Mówię obrazowo, tak? Czyli to jest, wystarczy zostać tam przez 40 minut, żeby otrzymać dawkę śmiertelną promieniowania. To jezioro było bardzo mocno więc napromieniowane, było bardzo mocno skażone. No i w latach 60. wydarzyła się taka sytuacja, że była bardzo sucha zima, później przyszła wiosna, wiosna była bardzo wietrzna, co się tam zdarza w tej części Związku Radzieckiego, ile często się zdarzało. Jezioro wyschło, a pył radioaktywny z dna tego jeziora został rozwiany przez wiatr, rozprzestrzenił się po okolicy i opadając na zielone rośliny doprowadził do ich defoliacji. Wtedy doszło do olbrzymiego skażenia, no i podjęto taką decyzję, trzeba zasypać to jezioro, ale nikt o zdrowych zmysłach nie chciał go zasypywać, bo to oznaczało przyjęcie tej dawki promieniowania, więc wykorzystywano do tego więźniów kryminalnych. Oni oczywiście musieli dobrowolnie się na to zgodzić, zgadzali się na skrócenie wyroku. Jeśli wykonają te prace, mieli otrzymać skrócenie wyroku, mieli być zwolnieni z więzień, z tym, że najprawdopodobniej trudno by było, żeby w ogóle taki więzień przeżył. Miejscowi pracownicy kombinatu Majak nazywali ich brygadami umarlaków, tak jakbyśmy to przetłumaczyli na język polski. Oni ciężarówkami wozili tę ziemię, zrzucali ją, szybko wracali po materiał. Natomiast gdy już ciężarówka przestawała pracować, bo była tak skażona, że kierowca wsiadający do niej otrzymywał już bardzo wysoką dawkę, to wówczas są takie relacje, które mówią o tym, że te ciężarówki po prostu spychano do jeziora i je zasypywano. Na tych zobrazowaniach możemy zresztą zobaczyć stopniowe etapy zasypywania tego jeziora. 65 rok, później 68, 72 i współczesny wygląd tego jeziora. A gdy to jezioro już było prawie całkiem zasypane, to wtedy ktoś wpadł na kolejny pomysł. Zróbmy z tego wojskowy poligon radiologiczny, aktywny wojskowy poligon radiologiczny, gdzie plutony rozpoznania radiologicznego będą ćwiczyły w warunkach, prawdziwych warunkach atomowego pola walki. Na tym, czym było atomowe pole walki, nie będziemy się za bardzo skupiali, ale gdyby miała być toczona taktyczna wojna jądrowa, no to właśnie w takich warunkach działaliby żołnierze radzieccy. No i tam wypracowywano różne techniki pomiarów, omijania skażonych terenów, dekontaminacji sprzętu, dekontaminacji pojazdów. Sprawdzano, jak długo żołnierze mogą przebywać w tego typu warunkach, czyli to był jedyny taki w Związku Radzieckim aktywny, faktyczny poligon radiologiczny, który służył właśnie, miał takie przeznaczenie do badania takiej sytuacji. Wiele z procedur, które my też znamy, było wypracowanych właśnie na tym poligonie, kosztem oczywiście życia i zdrowia wielu żołnierzy. No właśnie tutaj jakby historia toczy koło i te procedury się przydały później w 1986 roku. Rosjanie o dziwo nie wpadli w totalną panikę po katastrofie, tylko wysłano odpowiednie formacje wojskowe i oni już doskonale wiedzieli, co robić, jak robić, i ta praca szła tam dość sprawnie, ale podobnie jak przy Majaku, tak? Ofiary w ludziach tutaj. Tylko tutaj mówimy o likwidatorach, tak? Czyli o osobach, które też zawodowo miały likwidować, a nie przypadkowych, nie o przypadkowych ludziach. Zresztą paradoksalne też jest to, że z jednej strony, jeszcze przyspieszając, trochę przeskakując ten temat, mówiąc o katastrofie już czarnobylskiej, mamy dwie takie postawy. Z jednej strony mamy skorumpowany system polityczny, który rzuca kłody pod nogi ludziom, którzy chcą i pracują bardzo ofiarnie, usuwając to skażenie.
czyli mamy ludzi niekompetentnych na szczytach władzy, którzy źle organizują całą tę akcję, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy są doświadczeni, wykształceni, którzy wiedzą, co robią i którzy mogliby działać skutecznie, gdyby nie tylko ten skorumpowany system, który im w tym przeszkadza. No właśnie, ale przejdźmy teraz do katastrofy kosztymskiej, no do tego apogeum, tej sytuacji całej, o której słyszeliśmy. Pojawiają się często takie zeznania świadków właśnie zza żelaznej kurtyny. Jednym z takich doniesień jest doniesienie Lwa Tumermana. To był też taki naukowiec, który w pewnym momencie wyjechał do Izraela, opuścił Związek Radziecki. On opowiedział mrożącą krew w żyłach historię. Otóż opowiedział o swojej podróży ze Swierdłowska do Jekaterynburga, czy tam ze Swierdłowska do Czelabińska, przepraszam. Swierdłowsk to jest współczesny Jekaterynburg. Jechał ze Swierdłowska do Czelabińska i około 100 km na południe zobaczył rzeczy, które zmroziły mu krew w żyłach. Dziś możemy wykorzystać zobrazowania satelitarne, zmierzyć sobie te 100 km i faktycznie na południe tą drogą, którą on jechał, podał bardzo dokładnie miejsce, w którym mamy strefę, która jest do dziś opuszczona, nie jest zasiedlona, w której kiedyś były wsie, dziś już ich zupełnie nie ma, więc w ten sposób możemy zweryfikować, czy on opowiada bajki, czy on faktycznie tamtędy jechał. Otóż opowiedział, że w pewnym momencie występuje tam strefa o szerokości 20-30 km. Są tam znaki zakazujące kierowcom zatrzymywania się i każą jak najszybciej tę strefę pokonać, przejechać, nie robić żadnych zdjęć, niczego nie obserwować. A wszystko w tej strefie, jak sięgnąć wzrokiem, jest puste, jest martwe, nie ma tam żadnych ludzi, żadnych zwierząt, są tylko kominy, zrujnowane domy, albo już nawet tych domów nie ma i są tylko te murowane kominy, które gdzieś tam widać, nie ma żadnego bydła, żadnych pól uprawnych, niczego, jest tylko natura, która tam wróciła, bo rośliny tam rosną, jest mnóstwo też uschniętych drzew. No i możemy teraz zadać pytanie, skoro tak postapokaliptyczna wizja, którą roztacza Lew Tumerman, a którą zobaczył z okien swojego samochodu, jest prawdziwa, no to czy będziemy w stanie na zobrazowaniach szpiegowskich dostrzec te wyburzone wsie wysiedlone, tych ludzi, którzy zostali przesiedleni. Oczywiście tutaj jest mowa o tym, że on w roku 60 jechał tą drogą. To jest 3 lata po katastrofie kosztymskiej, więc z pewnością to, co obserwował, jest rezultatem, pochodną tej katastrofy. Tym ostatnim etapem katastrofa kosztymska miała miejsce 29 września 1957 roku. No i faktycznie całe mnóstwo tego typu wsi możemy zobaczyć na zobrazowaniach satelitarnych, możemy zobaczyć budynki, które są pozbawione dachów. To, co teraz się wyświetla, to jest jedna z takich wsi. Co interesujące, możemy to też zestawić ze zeznaniami świadków, którzy opowiadali o tym, że kiedy armia radziecka ich stamtąd wysiedlała, nie pozwalano im niczego zabrać, ponieważ to były przedmioty skażone w tej strefie, a żeby nikt nawet nie planował wrócić po wysiedleniu, za chwilę komuś uciec i wrócić na miejsce swojego domu rodzinnego, to od razu na ich oczach zawalano dachy tych domów, żeby nic tam nie zostało, żeby nie opłacało się tam wchodzić, kraść żadnych rzeczy. Oprócz tego na tym zobrazowaniu widzimy rzecz też kuriozalną. Najprawdopodobniej w pewnym momencie, to oczywiście są lata 60. już, więc to jest pozostałość, to jest już wiele lat po tych wydarzeniach, natomiast widzimy, że w pewnym momencie był taki plan, żeby przeprowadzić dekontaminację tego obszaru. Jeszcze łudzono się, że ten teren da się odzyskać dla osadnictwa ludzi, więc usunięto humus z pól, tę skażoną warstwę wywieziono, żeby można było tę ziemię uprawiać. Okazało się, że to skażenie jest zbyt wielkie. A to zobrazowanie, które teraz widzimy, to jest też taki znak czasów, bo w pewnym momencie okazało się, że wiele osób zaczyna wchodzić do tej strefy i zaczynają kraść różne skażone przedmioty. Pamiętajmy o tym, że mamy lata, koniec 50., początek 60., jest wielki niedostatek, więc wyniesienie jakiegoś zegarka z kukułką, jakiejś pary butów, jakichś innych przedmiotów, wyniesienie przewodów elektrycznych, to wszystko ma olbrzymią wartość dla ludzi, którzy mieszkają w okolicznych wsiach, poza oczywiście strefą dobrobytu Oziorska. I tak też było tutaj, więc powstał kordon, który szczelnie otaczał cały ten skażony obszar. Widać tam też taki wykop, który miał powstrzymać ruch pojazdów na drodze, natomiast był punkt kontrolny, który też jest tutaj widoczny.
cała wieś jest zrujnowana, są tam żołnierze na tym punkcie kontrolnym, którzy nie pozwalają nikomu wjeżdżać, ale jest też jeszcze jedna bardzo specyficzna rzecz. Są tam otwarte wykopy, czyli to świadczy o tym, że jeszcze tam prowadzono różnego rodzaju prace ziemne i te wykopy były wykorzystywane do usuwania wartościowych przedmiotów i płodów rolnych, które nie mogły być stamtąd wywiezione. Ja zawsze, jak opowiadam o tym zobrazowaniu studentom, no to odnoszę się do tego w serialu bardzo głośnego sprzed kilku lat, wyprodukowanego przez HBO, Czarnobyl, tak? Jest tam jeden epizod, który... Czwarty odcinek o poszukiwaniu zwierząt, tak? Tak jest, o tym mówisz, tak jest. Tak. Dokładnie o tym odcinku mówię. Tam jest procedura przedstawiona, która została wypracowana tak, właśnie po katastrofie kysztymskiej w kombinacie Majak. Ofiar. Także pluton wojska, czy tam żołnierze polują na zwierzęta po ich odstrzeleniu na ciężarówkę do dołu i przyjeżdża betoniarka. I to są właśnie te doły, tak? Żeby nikt tych produktów, tego mięsa, ale też warzyw i innych rzeczy, czy nie wywiózł stamtąd, no to mamy tutaj te jamy pootwierane, porozkopywane. To jest właśnie świadectwo tego, co się wydarzyło. A na tej mapce, którą teraz Państwu wyświetlam, czarnymi poligonami zaznaczone są w najbliższym sąsiedztwie, tylko zaznaczone są wysiedlone wsie. Natomiast ten obszar taki szary na północ od kombinatu Majak, to jest obszar, który został wysiedlony i on do dziś nie jest zamieszkany. Tam nie ma ani jednego domu, ludzie tam nie mieszkają, tam nie ma żadnych pól, tam nic się nie odbywa. Zamieniono to miejsce w rezerwat przyrody, nomen omen. I tak to do dziś funkcjonuje, czyli do dziś prawdopodobnie jest to teren niebezpieczny. Więc jak sobie spojrzymy na tę mapę, najprawdopodobniej Kasli, czyli to miasto na północ, też było skażone, natomiast ktoś uznał, że koszty wysiedlenia tego miasta byłyby zbyt duże i w związku z tym uznano, że ono nie będzie ruszone. Są takie zeznania też świadków mówiące o tym, że do jesieni 1958 roku wszystkie lasy iglaste umarły w całej okolicy, wyschły, prawda? No, to akurat powiem, że ja widziałem taki las na żywo i nawet w nim byłem przez chwilę, bo przebywanie tam duże jest niebezpieczne. No wprawdzie dzisiaj tu już jest nowy las, no minęło 36 lat od katastrofy. Mówimy o Czarnobylu oczywiście. Tak, oczywiście. No ale trzymając w ręku słój z igłami, które ewidentnie są w kolorze ciemnoczerwonym, to ma się tą świadomość, że te drzewa uschły dosłownie w ciągu kilku godzin, czy zmieniły kolor w ciągu kilku godzin, także no to można się domyślać, jak to wyglądało i tam również. A tutaj, skażenie było większe przecież. Tak, tutaj ten proces był bardziej stopniowy, natomiast on spowodował to, że wszystkie drzewa iglaste wyschły. To dlatego, że one zatrzymują lepiej skażenie radioaktywne, ale kosztem tego, że bardzo szybko umierają, więc podjęto taką decyzję, żeby je wyciąć wszystkie i posadzić tam brzozy. I to jest znowu zobrazowanie 65 roku, wiele lat po tych wydarzeniach, więc co zaskakujące jest dla fotointerpretatora, ano to, że nie mamy tutaj żadnych starych lasów, że mamy tylko młode lasy, a mamy ślady orki też tutaj widoczne na tym zobrazowaniu po usunięciu humusu, po oczyszczeniu całego terenu i gdy znowu skorzystamy z naszego źródła wywiadowczego, czyli Street View, to zobaczymy, że gdzieś wszędzie tam w okolicy rosną brzozy. To nie jest drzewo, które naturalnie tam rosło. Tak? Jego tam nie było w takiej ilości, natomiast te brzozy świadczą o tym, że ten cały teren został bardzo mocno przekształcony przez człowieka. No i pytanie, a gdzie wywieziono te tony, te tysiące metrów sześciennych ziemi skażonej, którą zebrano? Ano wywieziono je w to miejsce tutaj, w to jezioro, które widzimy, i zasypano je. To jest takie jezioro, które nazywało się Stare Bołoto i to jest miejsce, gdzie składowano cały ten materiał. Oczywiście nie przyniosło to oczekiwanych efektów i ta dekontaminacja nie była skuteczna, nie spowodowała, że to miejsce może być zasiedlone ponownie. Mamy też wiele takich doniesień ze źródeł pisanych znowu z raportów CIA, gdzie donoszono między innymi o tym, co wydarzyło się po katastrofie kysztymskiej. Można to zgrać czasowo z samą katastrofą. Są takie doniesienia na przykład o tym, że były tam w okolicy domy dziecka. To jakby dzieci bez rodziców, sierot było bardzo dużo w Związku Radzieckim po wojnie i do dziś jest to wielki problem we współczesnej Rosji, natomiast w tamtym czasie ten problem był jeszcze większy. No i w pewnym momencie w 1958 roku te dzieci zaczęły chorować i zostały wywiezione na tajemniczą chorobę.
Nikt nie mówił, na co chorują, ale jest też takie doniesienie o tym, że w Kamieńsku Uralskim doszło do takiego wydarzenia, gdy w pewnym momencie zamknięto wszystkie sklepy spożywcze, zabrano żywność z tych sklepów spożywczych, produkty rolne i kazano wszystkim ludziom, którzy kupili te produkty, zwrócić je do sklepu. Powstały pewne zamieszki, kiedy ludzie miejscowi zauważyli, że aparatczycy lokalni noszą takie indywidualne mierniki skażenia. To są takie plakietki, które pokazują, czy ktoś został skażony i czy zagraża to jego zdrowiu. I później okazało się, że kilka dni później przyjechały po prostu ciężarówki z żywnością z innych części Związku Radzieckiego, które przywiozły tę żywność dla ludzi i ta żywność była wydawana wprost z ciężarówek, ponieważ sklepy musiały być oczyszczone, musiano przeprowadzić tam dekontaminację, ponieważ cała ta żywność, produkcja rolna, która trafiła do tych sklepów, była skażona właśnie już po tej katastrofie kysztymskiej. O, znany mi bardzo dobrze film, ujęcie, tak. Powiem ci, że procedury, które tutaj przytaczasz, no, zostały później zastosowane również na Ukrainie w 1986 roku. Rosjanie doskonale wykorzystali te metody, które trenowano przy okazji tej katastrofy z 1957 roku. Z tym, że tutaj tego się nie dało ukryć, tak? Tym razem świat się dowiedział i to też dzięki obrazowaniom satelitarnym, jak wspominałeś mi, że jest takie jedno zdjęcie satelitarne, gdzie widać płonący reaktor numer 4 i świat tym razem już patrzył Rosjanom na ręce, jak się to wydarzało. Dokładnie, technologia poszła do przodu i oczywiście, jak wspominałem, te zobrazowania satelitarne, najbardziej wysokorozdzielcze z tamtego czasu, one nie są odtajnione, nigdy nie utajnione były cywilne zobrazowania. One mają mniejszą rozdzielczość satelitów obserwacyjnych, ale pokazują bardzo wiele. Tutaj mamy taką analizę już przy elektrowni czarnobylskiej zrzutu wody z reaktorów do tego basenu. Tam, gdzie mamy ciepły kolor, to oczywiście ta woda jest cieplejsza i to zobrazowanie pokazuje, że jeszcze przed katastrofą ta woda była intensywnie zrzucana. Widać tam kanał, którym była zrzucana ta woda. Natomiast już po katastrofie 29 kwietnia to zobrazowanie pokazuje, że woda jest zimna, że przez reaktor nie płynie żadne chłodziwo i to był taki sygnał alarmowy. Już wtedy Zachód wiedział doskonale, że musiało dojść do jakiejś potężnej katastrofy, że reaktor został wyłączony, nie był chłodzony, że jest jakaś bardzo kryzysowa sytuacja. Jak sobie spojrzymy w maju, 8 maja, dalej praca reaktora nie była przywrócona, woda była zimna, tak samo zimna miała temperaturę wody, taką samą jak ta woda w rzece. I to było świadectwo, że nie udało się przywrócić tego reaktora chłodzenia, więc mamy do czynienia z sytuacją długotrwałą, a gdy spojrzymy na to niskorozdzielcze zobrazowanie, w którym mamy takie elementy też widm podczerwonych, to jest taka kompozycja, jest tutaj światło które człowiek widzi i takie, które nie widzi, to zobaczymy miejsce, gdzie mamy reaktor, który jest gorący, to jest już z maja zobrazowanie, więc ten reaktor nadal jest tam gorący i widać nawet tę gorącą chmurę unoszącą się nad reaktorem i rozprzestrzeniającą się wraz z tą chmurą skażenie. No i właśnie tu dochodzimy do naszych chmur, tak? Atomowych chmur, bo zarówno w Majaku, jak i w Czarnobylu świat doznał skażenia właśnie dzięki chmurom, dzięki wiatrom, dzięki deszczom, temu, że to promieniowanie, te cząstki jonizujące się rozniosły, między innymi też nad Polskę, tak? Ale to już trochę inna historia. Ale mechanizm ten sam. Mechanizm ten sam. Ja nadałem taki tytuł temu naszemu spotkaniu, żeby to było trochę przewrotne, bo mamy najpierw, czy intrygujące być może też taki był plan, bo na początku mamy chmurę pary wodnej, która unosi się nad jeziorem, ale później mamy różne chmury. I ta z jeziora Karaczaj i te chmury z wypadku kysztymskiego, które niosą ze sobą pył radioaktywny i skażają cały teren. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że ten kombinat Majak, później też Czarnobyl, były takimi generatorami chmur. W zależności od tego, czy dobrze pracowały, czy nie było awarii, czy też dochodziło do tych awarii, te chmury niosły różnego rodzaju zawartość. Tak, albo parę, albo skażenie. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do kultury masowej, tak żeby podsumować troszeczkę to nasze spotkanie.
Jest taka ciekawa sytuacja w kulturze, że jeżeli nie wolno o czymś rozmawiać, nie wolno gdzieś wchodzić, to ludzie zaczną się tym interesować. I taką sytuację też możemy tutaj zaobserwować. Wyobraźcie sobie państwo, mamy wielki niedostatek. Ludzie wchodzą do tej zony wokół kombinatu Majak Skażonej i zaczynają wynosić stamtąd różnego rodzaju rzeczy. Nie wolno o tym mówić, więc powstaje legenda o tym, że gdzieś na Uralu występuje strefa, gdzie są bogactwa. Jest niebezpieczna, zagraża życiu, ale można tam wejść i ktoś, kto tam wejdzie, może się bardzo wzbogacić. No i kultura ma taką specyfikę, że później przechodzi to do treści masowych, te treści zostają przetworzone i mamy taką powieść science fiction, Piknik na skraju drogi Arkadia i Borysa Strugackich. Coś mi to mówi o stalkerach tutaj. Tak, dokładnie tak. Tam pojawia się motyw stalkerów, ludzi, którzy wchodzą do strefy i którzy pozyskują różnego rodzaju rzeczy. Oczywiście, żeby cenzura to przepuściła, to tutaj mamy mowę o lądowaniu kosmitów, którzy spowodowali zmiany w krajobrazie i przenieśli te wszystkie cudowne przedmioty na Ziemię. Nie było mowy o skażeniu radioaktywnym, natomiast jak zaczniemy przyglądać się tej powieści, analizować poszczególne elementy, to one do złudzenia, ten opis terenu przypomina to, co mamy w kombinacie Majak, czyli mamy taką sytuację, w której jest strefa, w której działają prawa, które przeczą prawom fizyki. Jest to strefa niebezpieczna, ale tego niebezpieczeństwa nie da się wyczuć zmysłami, czyli coś podobnie bardzo jak skażenia radioaktywnego. Wchodzą tam ludzie, którzy przynoszą różne przedmioty. Wokół tej strefy jest kordon, taki sam jak państwu pokazałem na tym zobrazowaniu, kordon otoczony przez wojsko. Wojsko pilnuje, żeby nikt tam nie wchodził, ale zaraz obok tej strefy znajduje się zamknięte od pewnej części tej powieści miasto, z którego mieszkańcy też nie mogą wyjeżdżać. Ci mieszkańcy chorują na różnego rodzaju choroby, one dotykają ludzi starszych i dzieci, czyli podobnie jak skażenie dotyka właśnie te dwie grupy wiekowe najbardziej. I skażenie i teraz ta strefa, która się tam znajduje, zmieniała psychikę ludzi, ale też ich kondycję fizyczną. To jest też bezpośrednie nawiązanie do skażenia, a zaraz obok tego miasta znajduje się ośrodek badawczy, który tę strefę bada, czyli taka alegoria, metafora kombinatu Majak, więc te wszystkie elementy się nam powtarzają, a gdy mówimy o właśnie tym czelabińskim pikniku na skraju drogi, tej powieści braci Strugackich, to musimy wiedzieć, że ona powstała w 1972 roku. W tym momencie już w Związku Radzieckim wiedziano, że coś tam się wydarzyło, nie można było o tym mówić, a w 1979 roku Andrzej Tarkowski nakręcił film Stalker i ten film Stalker jest oparty dość tak luźno, można powiedzieć, na tej powieści, bardzo interesujący zresztą i porusza bardzo podobne motywy, ale wątki, które tam się pojawiają, bardzo mocno już nawiązują do tej katastrofy kysztymskiej kombinatu Majak i tego, co się tam wydarzyło. Oczywiście to jest nadal opowieść o miejscu, gdzie wylądowali kosmici, ale nie da się ukryć, że jest tam coś więcej, że coś więcej tam w tle tej powieści się ukrywa. No ja jeszcze znam grę Stalker, a przyznam się, że spotkałem stalkerów prawdziwych na żywo, tak? Miałem okazję wejść do ich chaty, oczywiście w strefie czarnobylskiej, nie tamtej, i nakryć ich, że tak powiem, na gorącym uczynku, tak? W momencie przebywania tam nielegalnie w strefie. Bo musicie państwo, drodzy państwo, wiedzieć, że gdy w 1986 roku doszło do wypadków w Czarnobylu i ta strefa już została wysiedlona, opuszczone były miasta, to ludzie, oczywiście szabrownicy, od razu zaczęli tam wchodzić, mimo tego, że ten teren był strzeżony, i oni sami siebie nazywali i swoją profesję nazywali stalkerami, czyli bezpośrednio nawiązywali zarówno do filmu Tarkowskiego, jak i nawiązywali do powieści braci Strugackich, czyli to nie była tajemnica. Wszyscy wiedzieli, jaką metaforą czego są te wydarzenia, te powieści, ten film i w czym oni uczestniczą i w czym się specjalizują. No właśnie, tak.
Tutaj widzę, że nawiązujemy jeszcze do amerykańskich materiałów, tak, jest, które jeszcze, są tajne. Jeszcze chcieliśmy spojrzeć przez chwilę na te odtajnione raporty CIA, a przede wszystkim na to, jaki był stosunek Amerykanów do tego wydarzenia, do katastrofy kysztymskiej. Najpotężniejsze służby wywiadowcze oczywiście bardzo szybko dowiedziały się o tych wydarzeniach, o tej katastrofie. I bardzo szybko podjęto też decyzję, jak się ustosunkować do tej katastrofy. Decyzja była taka, żeby milczeć o tym. Można zadać pytanie, dlaczego Amerykanie nie chcieli ujawnić tego wydarzenia. Przecież to było wydarzenie, które kompromitowało cały system komunistyczny i pokazywało niebezpieczeństwo też produkcji takiej zmasowanej izotopów radioaktywnych. I tę odpowiedź znajdujemy co jakiś czas między wierszami w różnych raportach. Tutaj na przykład jest takie memorandum po wydaniu artykułu Miedwiediewa w 76. Tak? To memorandum jest z 78. Tak jak powiedziałem, po raz pierwszy Zachód dowiaduje się o katastrofie kysztymskiej, podnosi się szum, ludzie są niezadowoleni, chcą wiedzieć, co się stało, do czego ta katastrofa doprowadziła, i wtedy pojawia się pytanie w służbach, w CIA, w służbach amerykańskich, co trzeba zrobić, jak nasi politycy powinni zareagować na te doniesienia Miedwiediewa, jak powinniśmy się ustosunkować, jaką reakcję powinniśmy podjąć, i odpowiedź jest żadnej. A dlaczego żadnej? Dalej jest wyjaśnienie. Ponieważ w obecnej chwili i tak już mamy w Stanach Zjednoczonych debatę na temat odpadów radioaktywnych, na temat wyścigu zbrojeń i produkcji jądrowej, więc jeśli teraz pokażemy radziecki przykład, którym doszło do potężnej katastrofy, gdzie wiele osób ucierpiało, to nas też uderzy, ponieważ da paliwo protestantom protestującym przeciwko rozwojowi broni nuklearnej. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy, w zakładach Hanford też miały miejsce katastrofy, też dochodziło do skażenia. Nigdy to nie było skażenie na taką skalę jak katastrofa kysztymska, czy też późniejsze katastrofy związane na przykład z tym jeziorem Karaczaj. Niemniej jednak ten teren był skażony i tak jak zresztą powiedziałeś na samym wstępie, do dziś te tereny, przeprowadza się tam dekontaminację, do dziś znajdują się tam zbiorniki, które muszą być chłodzone, ponieważ zawierają odpady radioaktywne. No tu nawiązując jeszcze do Amerykanów, można wspomnieć, że tak się bali tej krytyki własnego przemysłu jądrowego, a rok później mają pierwszą poważną katastrofę w elektrowni atomowej, czyli Three Mile Island, gdzie doszło do, podobnie jak w Czarnobylu, tylko tam na szczęście to było przewidziane, że dojdzie do stopienia rdzenia reaktora. I zadziałały procedury, tak. Też. I to się udało opanować, zanim doszło do większego problemu. A Rosjanom nie. Tych wątków oczywiście z kombinatem Majak, tych rzeczy, które można zaobserwować na zobrazowaniach satelitarnych, czy też w raportach znaleźć jest o wiele więcej. My byliśmy ograniczeni czasowo dzisiaj, w związku z tym wybrałem takie moim zdaniem najciekawsze przykłady. Natomiast na pewno nie jest to koniec tej historii. Ja chciałem Państwu też zaprezentować poprzez to spotkanie taki przykład badań, miejsca, do którego nie możemy pojechać i pewnie nigdy nie pojedziemy. A mimo to możemy przeprowadzać analizy takich miejsc, badać je, zadawać pytanie, co tam się wydarzyło, jak te miejsca wyglądają i jak są one zorganizowane. W sposób choć taki pośredni właśnie. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie tutaj na Przystanek Historia, że przedstawiłeś te arcyciekawe dokumenty, zdjęcia i tą historię, która jest dla wielu ludzi no mało znana, tak? Nam się katastrofa kojarzy tylko i wyłącznie z tą czarnobylską, a tak naprawdę katastrofa czarnobylska to jest pokłosie tych wszystkich zaniedbań, które Związek Radziecki prowadził od lat 50. I również w Czarnobylu one pokazały, jak to jest groźne dla świata i dla ludzi. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że temat Państwa zainteresował i zapraszamy na kolejny Przystanek Historia. Ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło było. Cieszę się, że Państwo wytrzymaliście do końca i mieliście ochotę wysłuchać tego, co miałem do powiedzenia. I Tobie też bardzo dziękuję za pomysł w ogóle tego spotkania i za zaproszenie mnie tutaj. Dziękuję. Dziękujemy.